Hej, cześć, siemano wszystkim ludzie z tej strony Xizer i tam w kolejnym odcinku, moi drodzy, z Fazmofobii na kanale. Jest poniedziałek, dlatego zaczynamy taki mini ten Fazmomaraton jak zawsze co 3 tygodnie w sumie, ponieważ mam drugie zmiany. Nie wiem, czy udało mi się nagrać 5 aż nagrywek, więc ostrzegam, że może to nie być 5 nagrywek, może być 3 albo coś takiego. Zobaczymy, nie jestem pewien, bo też no zobaczę, ile mam czasu, bo ja to nagrałem w niedzielę. Wszystko na zapas, a jest taka pora, taka średnia troszkę, ale zobaczymy, jak to oczywiście pójdzie, tak w skrócie. Także oczywiście, jeżeli lubicie Fazmo, to dajcie like w górę, subskrypcję na kanale, jeżeli jeszcze jej nie posiadacie, komentarz, jeżeli tylko i wyłącznie macie taką ochotę, moi drodzy. No i co, lecimy w nasze domki. Dzisiaj zaczynamy od Willow Streeta, oczywiście, na Nightmare Mode, no jak gdyby inaczej, nieprawdaż, na nagrywkach tylko Nightmare, moi drodzy, tutaj. No więc tak, trochę ten sklep, powiem wam, że mnie triggeruje, nie powiem. Trzeba dużo tam klikać i w ogóle tak to można było dodać wszystko, a tam nie wiem, czy jest taka opcja ogólnie, tego sobie mnie itemów dodałem, bo tam no, jakby I don't know, man. Josephine Holland, okej, okay. Tom Holland, what the fuck. Zdjęcie ducha, o, okej, okej. Questy średnie takie, powiem szczerze. No ale dobrze, dobrze. Chciałem trochę nie za bardzo jasnościowo, okej, może nie, może jest okej, nieważne. I'm just tripping, moi drodzy. No dobra, lecimy, moi mili. Fazmo, Fazmo, Gaming. Hello, o, skul na przywitanie, jak ładnie, Bihan. Siemanko, iś, jak ładnie. Dobra, bardzo miły początek, powiem wam szczerze mówiąc. No i kurczę, jeszcze tutaj te bezpieczniki, to jeszcze w ogóle, ja cię chrupię, a panie drogi. Jeszcze ołudza dajcie, nie? Karamba, dobra. Światło palamy od razu, bo no fajnie, jakbyśmy, wiecie, nie tracili psychiki, jak zawsze to zresztą powtarzam. Nie ma na szczęście naszego kochanego Monkey Paula, także super. Tutaj jest hidespot, moi drodzy. Słyszałem właśnie uderzenie w okno tutaj. No zrobię zdjęcie na interakcję. Miejmy nadzieję, tak jest. Okej, czyli najprawdopodobniej jest to ten pokój, moi drodzy. Jeszcze Voodoo Doll dajcie, aj karamba. Ale mamy Gagriego chociaż. Gagriego sobie postawimy pod okno. I pójdziemy po drugiego Gagriego szybko, bo wiecie, możliwość dostania IMF 5 może większa, bo będą się chichrały, kurczę. Więc sobie postawimy oczywiście Gagrich obok siebie, elegancko, IMF przed nimi, tak, o. Dobra, jest albo krąg w takim razie po prostu. Albo krąg, moi drodzy, no nie ma tutaj zbyt wielkiego wyjścia w takim razie. Po prostu, także jajt, dobra, dzięki. No i co, nie idziemy do piwni, tylko raczej do tego pokoju, moi drodzy, bo to... Duszek nam ewidentnie dał znać, że jest w tym pokoju, chyba, I hope so. Wyrzućmy tutaj to. Aparacik tak może przed wejściem, żeby się szczaić. No dobra, lecim, lecim, no kurczę. Najpierw weźmy sobie kamerę, żeby zobaczyć, czy może jakieś Orbixony są, moi drodzy. Czy coś w ten desen. Tak też zrobimy. Tu zapalmy światło sobie, żeby też psychika była normalna w miarę. No dzisiaj powiem wam, że pospałem sobie się w tą niedzielę, jak ja to nagrywam, bo kurczę. Na nockach to tak spanie jest średnie. Jest trochę, powiem wam szczerze. A przedwczoraj spałem 4 godziny, żeby skorzystać z dnia, wiadomo, nie? Także... Taki kurczę, tutaj to było odsypianie fest, powiem wam naprawdę. Weźmy książkę jeszcze, albo może weźmy Spirit Boxa, wiecie, żeby sprawdzić. Okej, okay, siup. No dobra, dobra, lecimy. Lecimy, lecimy. Lecimy, lecimy, moi drodzy, lecimy, lecimy. Także jak tak przemulone trochę się wydaje, to wybaczcie. Niedawno wstałem, od razu do nagrywania się biorę, żebyście mieli content. Także tak. Dobra, co my tu mamy? Siemano. Okej, okay, Orbixonów nie widzę. Komputer włączył, tyle wiem. Get fucked, bitch. Okej, okay, fajnie jak tutaj byśmy dali tak ogólnie może tego dotsa jakiegoś, jakby się udało wejść tutaj. O, dobra. Będzie na obszar taki ogólny dało? No, jest raczej w pytę. Dobra, okej, okay. Spirit Box. Are you here? Are you close? How old are you? Are you friendly? Okej, okay, raczej Spirit Box nie jest rozmowny zbytnio, także... Well, what can I say? Chodźmy po termometr, sól myślę, żeby sprawdzić odciski jakiekolwiek. Czy by były. I książeczkę mówiliśmy, nie? Raczej. Na razie zero informacji tutaj troszkę, niestety. Orbów nie było widać, tak samo jak z Spirit Boxem. Ale orby, wiecie, mogą się pojawić w każdej chwili. Dobra, weźmy jednak to, bo przecież no, musimy sprawdzić, czy jest UV w razie W, więc... Jak stepnie nam. Do cika drugiego w razie co to też postawimy sobie w jakiś taki prostszy sposób, bo ten tutaj widzicie tak... Nie wiem, czy on wychwyci w razie co, nawet jakby był doc jakiś, no ale chyba i on, to ma duży zasięg w miarę, nie?
Ale lepiej może nie ryzykować, wiecie? Lepiej może nie być ryski tutaj bardziej takim. No dobra, dobra, lecimy z tym. Salty salt, moi drodzy, salty salt. I zobaczymy, co tam w trawie piszczy, nieprawdaż? Ej, światło na razie sobie zapalę, żeby nie być w tym pomieszczeniu. O! Okej, okay, jest noc, moi drodzy. Okej, okay, stepnął, ale to był taki step cichy, więc... trochę nie mam pojęcia, ale mamy doca, projektor. Okej, okay, fajnie, fajnie. Dajmy książkę na środku. I saw you in the projector. Can you show yourself one more time, please? Okej, okay, fajnie, fajnie. Josephine Holland. I know you here. Can you step in salt? Okej, okay, pizza moducha, moi drodzy. O, oh, wow. Troszkę się nie spodziewałem, nie powiem. Czyli mamy takie możliwości jak tcha i daogen tylko. Okej, okay, jest to łatwe raczej do odgadnięcia, moi drodzy. O, ja cię pierdzielę. Strasz, kurde, gościu. Okej, okay, zapalmy światło w takim razie, bo nie ma co tutaj, wiecie, po ciemku siedzieć w takim razie. W takim razie, yo, yo. Odpalimy po prostu sobie rytualny krąg. Gagri, gagri, boże, zrobię interakcję, to jest bardzo rzadkie. No nie bardzo rzadkie, ale... okej, okay. Full zdjęcia, teraz tak, jeżeli chodzi o, moi drodzy, odpędź ducha przy użyciu kadzidła, nie członek drużyny ucieknie podczas polowania. Okej, okay, questy to nie są ciężkie, a tak właściwie tylko potrzebujemy już zrobić właśnie te questy tutaj, co mamy, także tylko fajnie jakby się minuta odcinka tak zgadzała, bo fajnie jakby nie był tak krótki aż, co jest kwestią tego też. Ale dobra, chodźmy posmacz sticky, moi drodzy, po prostu. Bardziej deogen, czy bardziej ten, kurczę, powiem wam, że nie wiem do końca, tak szczerze. No, jakiś mega deogenowy, to gdzieś właśnie tchajowych, to on tutaj, o, pięknie. Jakoś tchajowych tutaj, wiecie, swoich habilitek tutaj nie pokazywał, jakoś nie było dużo aktywności itp. Itd. O, muszę o, dobra, okej, okay. Babcie. Ale no tak szczerze myślę, raczej to jest deo, raczej, nie inaczej. Ale widzicie, ten doc nam trochę dał, nie ma co akurat tutaj ukrywać, że docik nie dał. Także raczej po prostu tam pójdziemy elegancko sobie i odpalimy ten krąg sobie, no i co? Wokół wyspy raczej, no bo to raczej tutaj jest deoś, kosmoteoś. A jak nie, to well, I'm gonna be in shock, not gonna lie. Mogę wziąć pilsy, ponieważ nie wiem, czy odpalę ten krąg. Ale chyba moja psychika nie jest na jakimś małym poziomie, tak szczerze mówiąc. W większości przypadków w świetle siedzieliśmy, także chyba jest okej raczej, co? Iś. Siemanko. Polanko. To jest haj? Bo ja nie wiem do końca, kto to jest, halo. Czekajcie, bo jest problem ogólnie. To jest chyba tchaj, moi drodzy. Tak, to jest tchaj, ja pieprzę. Okej. Fuck off. Byłem przekonany, że to będzie deogen, ty, a to jest pieprzony tchaj, czajcie to? Ale jaja. Nie spodziewałem się. No w sumie by szybciej biegł nawet jakbym ten, jakbym słyszał, wiecie, że to jest deogen, też kwestia tego, ale shit, man. Całkiem słaby jak na tchaja w takim razie, po prostu muszę przyznać. Całkiem słaby tchaj, moi drodzy. Co ja mogę powiedzieć? No dobra. O ty kurde, gdzie ty jesteś tutaj? A Kaufman. Utz Kaufman. Powiem tak, to był szybki investigate, ale I mean, what can I say? Moi drodzy, szybko skończyliśmy. Chociaż nagram więcej może nagrywek, skoro ta nagrywka była tak szybka w sumie, no. Bo nie ma bez sensu, co tutaj, wiecie, przedłużać w sumie tak sztucznie, no bo co ja tutaj, kurczę, siedzieć i tutaj, wiecie, jakieś questy, no ale mam wszystkie questy, jest to, moi drodzy, perfect investigate. Mamy zdjęcie ducha, mamy zdjęcie kości, zdjęcie, kurczę, kurset objectu, trzy gwiazdkowe, wszystko, plus wiadomy duch. Wow. Elegancko, elegancko, finally perfect investigate na Nightmare. No ale tutaj jak jest projektor pismo ducha, to ciężko się nie zorientować, jaki to jest duch, jak się zna, wiecie, co one robią w sumie w tym przypadku, nie? Także całkiem spoko. Taj, ulala. 2000 hajsu, moi drodzy.
No także co? Tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek, moi drodzy. Ja dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że się spodobało. Całkiem szybki investigate. Nie spodziewałem się takiego szybkiego, naprawdę. Jestem troszkę w szoku, ale dobrze. No i co? Pamiętajcie o tym lajku zawsze, który mnie tam wspiera na pewno. Suby, jeżeli jeszcze nie macie, zapraszam serdecznie. Komentarz, jeżeli tylko i wyłącznie macie taką ochotę. I widzimy się już jutro, moi drodzy, o tej samej godzinie, czyli chyba ja zawsze tam te odcinki ustawiam na 14 chyba, więc jak ktoś chce sobie oglądać je itp., to zawsze o 14 chyba wrzuci się odcinek, także od razu Was informuję. Także dziękuję za oglądanie, moi drodzy, widzimy się już w kolejnym odcinku, zobaczymy, co tam się będzie działo, także do następnego, moi drodzy, i pa, pa.